Wielka Brytania, piękna zielona ziemia. Kraj możliwości. Od dekady przyciąga mieszkańców z Europy Wschodniej. Wierzą, że spełnią się tu marzenia. Może to będą najlepsze lata mojego życia. A ciężka praca zaowocuje lepszym życiem. Mam 18 lat i zarabiam więcej niż mój ojciec. Do pracy przyjeżdża tyle osób, że specjalne autokary obwożą ich po kraju. Jedziemy nad morze do Clacton-on-Sea. Oto pięcioro nowo przybyłych. Myślą, że wiedzą, w co się pakują. To dla nas ziemia obiecana. Inaczej byśmy nie przyjechali. Ale nie spodziewali się aż takiego szoku kulturowego. Bałam się, bo wszędzie byli muzułmanie i ciemnoskórzy. Zastanawiałam się, co ja tu robię. Czy popełnili największy błąd w życiu? Mówię w czterech językach, a nie chcą mnie na porządkowego. Są daleko od domu, nie zawsze mile widziani. Anglia to Anglia, dla Anglików. Nie wpuszczajmy ich. Brytyjskie realia bywają dalekie od wyobrażeń. Rodzice dopytywali, co się dzieje, bo w Londynie były zamieszki. Początki bywają trudne. Kto zostanie, a kto wróci do domu. Praca za funta. Węgierskie Bekaczobo, pewien jego mieszkaniec ma obsesję na punkcie wszystkiego, co brytyjskie. Angielska flaga to spełnienie marzeń. 24-letni Norbert planuje życie daleko od Węgier. Marzę, że wyląduję w Anglii. Dostanę dobrą pracę z wysoką pensją, będę miał przyjaciół i miłe otoczenie. Choć Norbert marzy o Wielkiej Brytanii, wolałby zostać z rodzicami i babcią na wsi. Jednak potrzebuje pracy. A wie, że z jego zdolnościami językowymi może w Anglii zarobić więcej niż w domu. Mówiący po niemiecku zarabiają dobre pieniądze, mają pensje i dodatki. Muszę znaleźć pracę, bo na Węgrzech się nie udało. Norbert będzie tęsknił za rodziną, a za zwierzyńcem może nawet bardziej. Jednak przyszedł czas na spełnienie marzeń. Chce pracować w Anglii jako tłumacz niemieckiego. Przywiózł oszczędności, 500 funtów. Czułał je przez 2,5 miesiąca pracy. Mam nadzieję na wielkie emocje. Cieszę się na odkrywanie Londynu. Spodziewam się wiele. Liczę na najlepsze lata życia. Norbert jest jednym z 35 tysięcy Europejczyków ze wschodu, którzy co roku zlatują do Wielkiej Brytanii. 2/3 z nich pochodzi z Polski. W Lublinie do wyjazdu przygotowuje się kto inny. To jedno z najbiedniejszych polskich miast. Przedwyjazdowy stres przeżywa 24-letnia Anna. Gdy sobie uświadomiłam, że wyjeżdżam na dobre, nie mogłam spać kilka nocy z rzędu. Mam nadzieję, że nie będę się pakować do rana, ale to możliwe.
Wyjeżdżam, bo tam łatwo o pracę. Łatwiej się żyje. I nie mogą mnie nie wpuścić. Anna ma magisterium z socjologii, ale uważa, że Anglia daje lepsze perspektywy. Anglia jest emocjonująca. Nie chcę spędzić całego życia w jednym kraju. Czas na pożegnanie z rodziną. Anna jedzie jednym z 20 autobusów, które codziennie wiozą do Anglii polskich emigrantów. Oby było wygodnie, bo podróż potrwa 27 godzin. Jestem rozemocjonowana, ale smutno mi, że wszystko tu zostawiam. Będę tęsknić. Wszystko się zmieni. Większość Polaków w Anglii ma od 18 do 35 lat. W Londynie szuka swojego miejsca kolejny. 18-letni Antoni pierwszy raz mieszka poza domem. Zawsze mieszkałem z rodzicami, więc to dla nas duża zmiana. Tęsknimy za sobą. Jestem trochę zagubiony. Antoni przyjechał do Londynu z Warszawy. Chciałby studiować na Oxfordzie, ale rodziców na to nie stać, więc zamierza zarobić sam. Od dawna marzyłem o Oxfordzie. Jestem już tak blisko. To byłoby niesprawiedliwe, gdyby się nie udało z powodu pieniędzy. Mama żartowała, że sprzeda nerkę, żeby mógł iść na Oxford. Przerażało mnie to. Nie lubiłem tych żartów. Najpierw Antoni musiał znaleźć mieszkanie. Miał niewiele pieniędzy, więc zamieszkał w Edmonton, biednej dzielnicy z trzema innymi Polakami. Śpi na podłodze. Jest tylko jeden pokój, więc dwóch śpi na łóżku, a ja biorę poduszki z kanapy i kładę je na podłodze. Naprawdę spartańskie warunki. Mieszkanie było w tragicznym stanie. Zlew był zatkany resztkami jedzenia. Ale zależało mi na jak najniższym czynszu, więc nie marudzę. Oprócz trzech Polaków w pokoju są pluskwy. Nie można się północy martwić tymi draniami pijącymi twoją krew, ale jak się rano budzę i mam pokąsaną rękę, nie jest mi wesoło. Norbertowi też nie jest wesoło. Mam na imię Norbert, dzwonię z ogłoszenia. Jak wielu innych optymistów, przyjechał do Londynu, nie mając mieszkania. I nie może żadnego znaleźć. Dzień dobry, szukam pokoju do wynajęcia. Nieaktualne? Dziękuję. Nie jest tak łatwo, jak myślałem. Szukam pokoju za około 55 funtów tygodniowo. Mieszkania kosztują tu średnio 250 funtów za tydzień, więc oszczędności Norberta nie wystarczą. Jest drożej niż myślałem. Nie stać mnie nawet na 3-tygodniową kaucję. Podobno jest tu gdzieś darmowa jadłodajnia. Może się zgłoszę. Na szczęście dla Norberta w Wielkiej Brytanii mieszka 35 tysięcy Węgrów, w tym jego przyjaciel Tibor. Cheers.
Tibor mieszka tu od 3 lat, więc wie, z czym zmaga się Norbert. Musi mieć dużo pieniędzy na czynsz. Jak nie będzie pracował, musi wracać. Trzeba jak najszybciej znaleźć pracę. Właściciel domu nie godzi się na stałych współlokatorów u Tibora. Muszę znaleźć mieszkanie. Nie chcę spać na ulicy. Dla Anny Londyn jest za duży, więc przyjechała do Nottingham. Mieszka tu wielu Polaków. Jest jednak inaczej niż w domu. Tutaj jest zupełnie inaczej niż w mieście, w którym się wychowałam. Pierwsze wrażenie to zgiełk i hałas na ulicach. W Polsce mieszkałam w najspokojniejszej okolicy, a w Nottingham był kiedyś najwyższy odsetek strzelanin w Anglii. W Lublinie czułam się zdecydowanie bezpieczniej. Fala imigracji do Anglii zaczęła się w 2004 roku. Ostatnio coraz trudniej zacząć tam nowe życie. Ponad 300 tysięcy migrantów wróciło do domów. Pojawiają się fundacje pomagające nowo przybyłym. ISS organizuje autokarowe wycieczki krajoznawcze i integracyjne. Norbert, Antoni i Anna także zostali zaproszeni. Mają dzień wolny. Jak postrzegają Wielką Brytanię? Pogoda jest paskudna i jeździ się lewą stroną. Nie rozumiem tego. Jestem zdumiony, jak duża jest polska społeczność. Piję polskie piwo, bo jest w każdym spożywczym. Imigranci wolą nie tylko swoje piwo. Norbertowi nie podobają się Angielki. Taką figurę ma Niemka, taką Węgierka, taką Polka, a taką Angielka. Razem z naszą trójką jadą inni nowo przybyli. Zakochani, Mario i Michaela. Jestem Michaela. Miło was poznać. Skąd jesteście? Ja z Polski. Mario i Michaela przyjechali z Czech i Słowacji. Chcą mieszkać w Londynie. Na razie jest cudownie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Michaela się cieszy, bo jeszcze nigdy nie mieszkali w tym samym kraju. Mieszkaliśmy w dwóch krajach i co 2-3 tygodnie jeździliśmy po 500 kilometrów. Tutaj chcemy zacząć nowe wspólne życie. Dziś celem wycieczki jest park rozrywki w Milton Keynes. Oto jak bawią się miejscowi. Myślałem, że będę mokry, a jestem ledwie wilgotny. Anglia XXI wieku szokuje nie tylko kolejkami górskimi. Niesamowite, ile tu muzułmanów. Nigdy tylu nie widziałam. Prawie nie ma białych Anglików, sami imigranci. Ciężkostrawna jest nie tylko mieszanka kultur.
Jedzenie nie jest zdrowe. Krojony chleb jest obrzydliwy, zupełnie sztuczny. Czuć samą chemię, która ma mu nadać ładny wygląd, ale smakuje papierem. Przyjechali, bo wierzą w lepsze perspektywy i szanse na pracę. Ale czy teraz, z dala od domu, uważają ryzyko za opłacalne? Jak tu przyjechałam, w sześciopokojowym mieszkaniu było 19 osób. Przypadały 3 osoby na pokój. Mówią, że nasze kraje są zacofane. Tymczasem nie słyszałem, żeby gdzieś w Warszawie były pluskwy, a w moim nędznym mieszkaniu w Edmonton są. Jestem cały pogryziony. Mieszkamy w ładnym mieszkaniu za 550 funtów miesięcznie z ciemnoskórymi, którzy są bardzo mili. Do przyjazdu zachęcały ich historie o tysiącach rodaków, którzy się tu zadomowili. Mam przyjaciół, którzy przyjechali 5 lat temu. Pracowali w magazynach, ale teraz mają lepszą pracę i kupują domy. W Polsce nie da się zbudować domu po 5 latach pracy. Norbert czyni kolejną krajoznawczą obserwację. W serialu Mała Brytania jest dużo prawdy o Brytyjczykach. Brytyjki poruszają się jak Vicky Pollard i podobnie mówią. Tak, nie, może, nie wiem, to nie ja. Koniec wycieczki. Kolejna za 2 tygodnie. Ilu z nich nadal tu będzie? Niektórzy mogą być już w drodze do mamusi i tatusia. Wielu imigrantów nie wytrzymuje nawet miesiąca, ale Norbert jest zdeterminowany. Wreszcie znalazł mieszkanie. Podzieli czynsz z kolegą z Węgier, Attilą. 205. Po opłatach czas się zadomowić, ale najpierw trzeba naprawić łóżko. Dla oszczędności będą spali razem, ale Norbert ustala zasady. Jak ja będę miał dziewczynę, on idzie na kanapę, do dużego pokoju. Jak on znajdzie dziewczynę, ja zostaję, a oni idą na kanapę. Ale Norbert ma większe problemy niż randki. Szybko kończą mu się pieniądze. Zostało mi już tylko 100 funtów, może mniej. Muszę szybko znaleźć pracę. Bo jak to wydam, będzie po mnie. Mario i Michaela przyjechali do Londynu przed tygodniem. Bardzo się cieszę, że mieszkam z moim chłopakiem. Już kocham Londyn. Ale sprowadza ich tu nie tylko miłość. Przyjechaliśmy uczyć się aktorstwa. Zaczęliśmy w Czechach. Chodziliśmy na kursy i chcemy kontynuować tutaj. Zobaczymy. Może coś z tego będzie. Chcą zostać nowymi Bradem i Angeliną, więc zaryzykowali wszystko, żeby tu przyjechać. Wierzą, że w Anglii są najlepsi nauczyciele. Dotąd wygodnie mieszkałam z rodzicami. Tutaj nie mamy nic. Dwie torby i to wszystko. To smutne, ale jestem gotowa zacząć od zera, żeby przeżyć coś nowego. Nie mogę być zawsze córeczką tatusia.
I can't be a small daddy's girl forever, you know? Spadek standardu życia to nie jedyny szok. Mieszkają w Leyton, angielskiej stolicy wielokulturowości. Tu jest inaczej niż u nas. Zupełnie inaczej. U nas nie ma aż takiej mieszanki kultur. W Czechach też są prawie sami biali. Po prostu trzeba się przyzwyczaić. Tymczasem w Nottingham Anna szuka pracy. Ze swoimi kwalifikacjami liczy na coś dobrego. Chciałabym się zarejestrować. Ma pani CV? Tak, proszę. Przejrzę i skieruję do naszych konsultantów. Nie myślałam, co będzie, jeśli nie znajdę pracy. Moim zdaniem to niemożliwe. Jestem pewna, że coś znajdę. Nie widzę się w magazynie. Anna liczy, że tutejszy rynek ma dla niej więcej propozycji. W Polsce musiałabym pracować dłużej i ciężej, żeby osiągnąć tyle samo. Tu nie trzeba harować 12 godzin, żeby związać koniec z końcem. Polska to nie trzeci świat, ale jest biedniejsza niż wielkie zachodnie kraje. Mimo recesji, mieszkańcy Europy Wschodniej wciąż upatrują w Wielkiej Brytanii celu swoich podróży. Dlatego przyjechał Norbert. Jest jednak trudniej niż myślał. Mam na imię Norbert. Widziałem ogłoszenie na szybie. Ma pan doświadczenie? Jeszcze nie. Muszę zobaczyć pana CV. Dobrze, dziękuję. Wydał już większość pieniędzy na mieszkanie. Na jedzenie zostało niewiele. Musi szybko znaleźć pracę. Szukacie kogoś? Może zostawić CV. Jak coś będzie, zadzwonimy. Szukamy pracy. Mamy komplet. Sytuacja się komplikuje. Wszyscy mówią Norbertowi, że bez doświadczenia nie ma pracy. Jestem zmęczony i głodny. Rano niewiele zjadłem, bo nie mam pieniędzy. Jeden bochenek chleba jem przez 3 dni. Już schudłem 3 kilo. To przestaje być zabawne. Norbert i Attila od kilku dni bezowocnie szukają pracy. Cierpliwość Norberta jest na wykończeniu. Chciałem wykorzystać znajomość niemieckiego. Pokażcie mi Anglika, który mówi w innym języku niż angielski. Ja znam angielski, niemiecki, francuski i węgierski. A nie mogę zamiatać ulic, bo nie mam doświadczenia. Mam dość. Moje uczucia zostały zranione. Anglia to wielki bajzel. Norbert jest trochę zły, ja też. Byliśmy w wielu restauracjach, zostawialiśmy CV, ale nigdzie nie ma dla nas pracy. Zostawiłem Węgry. Wydałem dużo pieniędzy, żeby tu przyjechać i znaleźć pracę. I co? Całe życie w wielkim kiblu zwanym Wielką Brytanią.
Marzący o Oxfordzie Anthony też nie znalazł pracy. Przez 2 tygodnie nie zarobił ani pensa. Bez pracy nie zacznie szkoły. Perspektywę znalezienia pracy widzę w czarnych barwach. Nie wiem, ile jeszcze będę rozsyłał CV mailem albo roznosił po okolicy. To może potrwać. Ma jeszcze jedno zajęcie do rozważenia. Jego współlokatorzy nieźle zarabiają, obwożąc turystów po Londynie rikszami. Raz zarobiłem 250 funtów za 5 godzin pracy. 50 za godzinę to dobra stawka. Zarabiam więcej niż mój tata. Dajcie spokój, mam 18 lat. Nie mam doświadczenia ani najlepszego wykształcenia. Nie skończyłem studiów. A zarabiam więcej niż mój ojciec. To super. Ale to się wiąże z ryzykiem. Rykszarze ulegają wypadkom, a taksówkarze oskarżają ich o podbieranie klientów. To wojna. Stanowią zagrożenie dla ruchu. Widziałem, jak jeździli na czerwonym. Wpadali na inne pojazdy, na autobusy. Biorą chłopaków Bóg wie skąd. Dają im riksza, a potem jedzie z nimi dziewczyna. Nawet nie wiadomo, kto ją wiezie. Póki co ryzyko odstrasza Antoniego, ale zbliża się początek semestru, więc sprawę trzeba będzie rozważyć. Traktuję to jako ostateczność, ale nie jestem pewien, czy zniosę ten stres. Jeśli nie znajdę pracy do 28, wezmę riksze, bo nie zapłacę czynszu. Początkujący aktorzy Mario i Michaela też nie mają jak opłacić kursów. Dziś szansa Mario. Ma dzień próbny jako kelner. To dla niego rewolucja. Dotąd był kierownikiem w rodzinnej firmie. Nie powiem, żebym chciał być kelnerem, ale to najprostsze. Jak tylko znajdę pracę, zapiszę się na kurs aktorski. Dlatego chcę zacząć jak najszybciej. Myślę, że pójdzie mi dobrze. Mario zmierza do jednej z najlepszych restauracji w Londynie. Czy sprosta wymaganiom eleganckich Brytyjczyków? Jedzenie jest tu drogie. Może za kilka lat będzie mnie stać, żeby tu zjeść. Na razie nie będzie tam jadał. A jak źle pójdzie, nie będzie też pracował. Jak wychodzisz, zatrzymaj się. Tylko na moment, bo jeśli będzie szedł gość, wpadnie na ciebie. Menadżer nie widzi postępów. Popełniasz błąd za błędem. Słowa krytyki przygnębiają Maria. Ostatnio pracowałem jako dyrektor zarządzający, więc to jak krok wstecz, nie naprzód. Po ciężkim dniu dowiaduje się, że nie dostał pracy. Liczyłem na to. Chcę jak najszybciej zacząć lekcję aktorstwa. Poza tym już nam się kończą pieniądze.
Lepiej idzie Norbertowi. Został zaproszony do agencji tłumaczeń. To pierwszy krok do realizacji planów. Problem w tym, że poproszono go o elegancki ubiór. To nie jest strój na rozmowę, ale mam nadzieję, że zrozumieją. Nie stać mnie na nic lepszego. Przecież chodzi o umiejętności. Ja jestem dobry. Mogę iść w bieliźnie. Jeśli Norbert dostanie pracę, zarobi 12 funtów za godzinę. Na Węgrzech to fortuna. Najpierw test pisemny. Norbert uczył się języków z telewizji. Pisanie nie jest jego mocną stroną. To trudne. Wiem, że to jest dywan, ale nie umiem tego napisać po niemiecku. Mówienie jest prostsze. Trochę się zapętliłem. Do rozmowy przystępuje z większym animuszem, ale okazuje się, że jego strój jednak stanowi problem. Mógłbyś zdjąć czapkę? Nie nosimy nakryć głowy w pomieszczeniach. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Poszedłbyś tak na rozmowę do dużej firmy? Nie, mam garnitur, ale wygnieciony. Po kiepskim początku Norbert odzyskuje wigor. Ale jego maksimum i tak nie wystarczy. Zna niemiecki gorzej niż myśli. Nie jest fatalnie, ale i niewystarczająco dobrze, żeby mógł być u nas tłumaczem. Dla Norberta to katastrofa. Jego brytyjski sen opierał się na planach bycia tłumaczem. Czy to już koniec? Skoro weekend, to kolejna wycieczka. Dziś przybysze mają zaznać brytyjskiej kultury. W planach był piękny dzień nad morzem, więc oczywiście jest lodowato i pochmurno. Grupą zajmuje się jeden z wolontariuszy, Zach. Jego powołanie to pomoc imigrantom w dostosowaniu się do nowego życia. Jest ciekawy, jak im się wiedzie. Podoba się wam tu? Nie bardzo. Chociaż pogoda jest inna niż w domu. Jest to wiele zimniej. Ale mnie się podoba. Na Słowacji jest cieplej? Wiktoriańskie molo i kilometry plaż. Clacton-on-Sea to klasyczny angielski kurort. Przyjemna odskocznia od stresującego poszukiwania pracy. Frytki są pyszne, nie takie jak w McDonaldzie. Chciałbym jeszcze spróbować takich polanych octem. Tu się podobno tak jada. Polska ryba z frytkami była lepsza. Jeden z przyjezdnych nie pojechał na wycieczkę. Norbert jest w Londynie. Przygotowuje wałówkę na inną podróż. Porażka w biurze tłumaczeń przelała czarę goryczy. Skończyły mu się pieniądze. Wraca do domu na Węgry. Przyjechałem pełen planów, marzeń i nadziei. A teraz robię kanapki na drogę. Muszę jakoś wrócić do domu. Anglia nie dała mi nic. Poznał wielu mieszkańców Europy Wschodniej. Już na odchodnym poznaje kolejnego. Wracam do domu na Węgry.
I'm going back to Hungary. Where are you from? A ty skąd jesteś? Romania. Z Rumunii. Are you hungry? I'm from Hungary. Are you hungry? No, I'm not now. My friend. Yeah. Very good. Norberta stać na bilet do Dover. Tam ma nadzieję złapać okazję na Węgrzech. Moje brytyjskie marzenie wylądowało w koszu, ale może kiedyś tu wrócę. Norbert wraca do domu jako pierwszy. Reszta grupy uważa, że jego wizje Anglii były nierealistyczne. Był niedojrzały. Nie wiem, czy był gotowy tu zamieszkać i znaleźć pracę. Trzeba podejść do sprawy profesjonalnie. Zachowywać się poważnie. On chyba myślał, że pójdzie gładko. Ale jeśli decydujesz się na taki krok, na życie w Londynie, nie będzie łatwo. Nie przygotował się. 500 funtów na początek nie wystarczy. Zach widział już wszystko. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, myślą, że ulice są brukowane złotem i że dostaną pracę, na jaką nie mogą liczyć w domu. Tymczasem spotykają twarde realia. Nie ma wymarzonego zatrudnienia i żyją czasem w gorszych warunkach niż w domu. Miejsce Norberta zajmuje w autokarze Irina z Syberii. Jesteś z Moskwy? Nie, z Syberii, ośrodek Rosji. Irina jest całkowitym przeciwieństwem Norberta. Ma plan. Porzuciła kierownicze stanowisko w firmie promującej koncerty. Przyjechałam, żeby pracować w firmie z moich marzeń. Wybrałam największą firmę zajmującą się organizacją koncertów i bardzo chciałabym tam pracować. Inni udzielają jej rad. Uważaj, z kim rozmawiasz i komu ufasz. To najważniejsze. That's probably the most important advice. If you want to buy a cheap food, a tanie jedzenie jest w Asda. Przejażdżka kolejką górską to najlepszy sposób na poznanie nowych kolegów i nowego kraju. Trochę się boję. Oni korzystają z miejscowych uciech, ale są miejscowi, których ich obecność nie cieszy. Oskarżają ich o kradzież miejsc pracy i mają żal o przysługujące już po 3 miesiącach świadczenia. Niektórzy odbierają ich obecność jako najazd. Były ich tu setki. Szczególnie Polaków. Nie powinno ich tu być. W innych krajach czegoś takiego nie ma, na przykład w Australii. Pracują ciężko, ale nie powinniśmy ich wpuszczać. Anglia to Anglia, kraj dla Anglików. Nie wstydzę się tego, że jestem imigrantem. Dumny też nie jestem, choć może powinienem. Ciekawe, ilu z nich poradziłoby sobie w obcym kraju z obcym językiem. Nie zdają sobie sprawy, jak trudny jest los imigranta. Ja traktowałbym to jako komplement dla ich kraju. Wiele osób przyjeżdża, bo kraj jest fajny. Koniec wycieczki. Trzecia, ostatnia, za 3 tygodnie. Czy uczestnicy zechcą zostać w Anglii? Czy Anglia spełni ich oczekiwania? Dwudziestoczteroletnia Irina z Rosji przebyła 5,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Anglii.
Niestety, akurat w jej dzielnicy, w Lambeth, wybuchły zamieszki. Ogarnęły cały kraj. A jej mieszkanie było w centrum wydarzeń. Jej współlokator filmował, co się dzieje za oknem. Były rozruchy. Podpalili kilka domów. Rodzina dzwoniła i pytała, czy nic mi nie jest. Nie wychodziliśmy na zewnątrz. Było przerażająco. Irina przyjechała do Londynu, żeby pracować w jednej z największych na świecie firm produkujących koncerty, Live Nation. Nagrała nawet film, który miał ją wypromować. Cześć, mam na imię Irina. Mieszkam w Nowosybirsku w Rosji. Jestem promotorką koncertów. Czy teraz ma większe szanse? Już ubiegała się o pracę w tej firmie, ale bez skutku. Postawiła wszystko na jedną kartę. Słyszała, że nie mówi dość dobrze po angielsku, więc zainwestowała setki funtów w intensywny dwutygodniowy kurs. Odpowiadajcie na pytania, cały czas ćwiczcie. Wielu imigrantów nie mówi po angielsku dość dobrze, żeby znaleźć pracę. Rząd planuje wysyłanie ich na takie kursy. Żeby podszkolić język, kursanci odgrywają rolę z serialu Jak zostać milionerem. Proponuję 30%. To i tak więcej niż na początku. Kiedy osiągniecie próg rentowności? Za pół roku. Rozmowa w Live Nation coraz bliżej. Nauczyciele chcą sprawdzić, czy Irina da sobie radę. Dlaczego chcesz pracować akurat w Wielkiej Brytanii? Bo uważam, że Londyn jest muzyczną stolicą świata. Czym się chcesz zajmować? Chcę pomóc w rozszerzaniu rynku na Rosję. Jest wyjątkowa. Nie znam nikogo, kto zdecydowałby się uderzać tak wysoko, z tak minimalną znajomością angielskiego. Międzynarodowa firma, w której chcę pracować, to jak szczyt marzeń. Ale po dwóch tygodniach zajęć angielski Iriny nadal kuleje. Jeśli nie dostanę pracy w Live Nation, będę się czuła strasznie, okropnie, fatalnie. To będzie porażka. Po trzech tygodniach Antoni wciąż nie ma pieniędzy na studia na Oxfordzie. Jutro termin spłaty czynszu, więc nie ma wyjścia, musi wskoczyć na rikszę. Nieważne, ile pieniędzy przywiezie się z Polski, będzie i tak za mało. Powinienem był znaleźć pracę najszybciej, jak się da. Szukałem zbyt ambitnie. Żeby odłożyć na czesne, muszę zarobić jak najwięcej. Będzie musiał ciężko pracować przez wiele godzin w dzień i w nocy oraz konkurować z innymi rykszarzami i taksówkarzami. Podwieźć panią? Szybko udaje mu się zdobyć klientów. Antoni jest na fali. Uczył się planu miasta z internetowych map i to się opłaciło. And it looks like it's paying off.
Do stacji Victoria 20 funtów. Ile? 10 funtów. To była długa, ale udana noc. Poszło o wiele lepiej, niż się spodziewałem. Chciałem zarobić cokolwiek, a zarobiłem 100 funtów. To więcej niż w jakimkolwiek biurze. Dziś Oxford jest znacznie bliżej niż jeszcze wczoraj. Antoni pedałuje ku realizacji marzeń. Michaela i Mario też są o krok bliżej. Marzę, żeby być aktorem. Dostałam SMS od mamy. Napisała, że jest dumna, że jadę walczyć o swoje marzenia. Mario znalazł pracę jako kelner, a Michaela pracuje w sklepie. Dziś pierwsza lekcja aktorstwa. Poznajcie Maria i Michaelę. Wezmą udział w rozgrzewce i przyjrzą się zajęciom. Było inaczej niż w Pradze. Ciekawie, zabawnie i chyba lepiej. Kat, ich nauczycielka, zorganizowała małe przesłuchanie. Nie może zignorować tego, co oczywiste. Najbardziej niepokoi mnie ich akcent. Widzowie słyszą akcent, zanim poznają postać. Potrzebują ról uwzględniających to. Gdzie mieszkasz, Harper? W Londynie. A gdzie konkretnie? W Uxbridge. Nie pokazali nic nadzwyczajnego. Zatrudnienie ich byłoby dla mnie za dużym ryzykiem. Nie mają doświadczenia. Mieszkająca w Nottingham Anna po miesiącu dostała pracę, której najbardziej nie chciała. Liczyła na posadę w kadrach, a dziś ma pierwszą zmianę w magazynie. Praca polega na pakowaniu paczek. Trzeba wykonywać automatyczne ruchy jak robot. Po miesiącu wyląduję u psychiatry. Jak praca nie angażuje mózgu, można się zanudzić. Mam minimalną stawkę, więc zarabiam 100 funtów tygodniowo. Niewiele, ale lepsze to niż nic. Osiemdziesiąt procent pracowników fabryk to przybysze z Europy Wschodniej. Wiadomo, że ciężko pracują, więc są gratką dla pracodawców, ale Anna nie po to przyjechała. Czuję, że się cofam. Mam magisterium i doświadczenie. To smutne, że wiele osób z Europy Wschodniej pracuje poniżej kwalifikacji. Zostanę tu, aż znajdę coś lepszego.
Dziś Antoni podgląda swoje wymarzone życie. Jest w Oksfordzie, siedzibie jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie. Chciałby tu spędzić najbliższe 3 lata. Chyba nigdy nie byłem w tak ładnym miejscu. Uśmiechałem się całą drogę z przystanku. Marzyłem o tym od dawna. Chcę tu spędzić najbliższe lata. Oxford to ucieleśnienie stereotypu. Dżentelmeni, herbatka o 5, rodzina królewska. W Oksfordzie spotyka się takich ludzi. Wszyscy z pierwszego roku jadają tutaj. Profesorowie siedzą przy tamtym stole. Może się zdarzyć, że cię zaproszą, ale to raczej rzadkość. Oxford to spełnienie marzeń, ale i przypomnienie, ile jeszcze Antoni musi zarobić. Będę zrozpaczony, jeśli w październiku nie zacznę tu studiów. Spełniłem wszystkie wymogi akademickie. Potrzebuję tylko kilku tysięcy funtów. To ostatnia autokarowa wycieczka dla nowoprzybyłych. Są tu już od 2 miesięcy. Dość długo, żeby przekonać się, jak smakuje życie imigranta. Przed przyjazdem trzeba mieć plan i dużo pieniędzy. Trzeba się przygotować na niepowodzenia nie tylko finansowo, ale i psychicznie. Dziś wycieczka na farmę. Imigranci osiadają w miastach, więc to szansa na poznanie wiejskiego oblicza Anglii. Lubię czarne konie. Tak jak poprzednio, kogoś brakuje. Irina została w Londynie. Pakuje się przed powrotem do domu. Jej angielski nie wystarczył do zdobycia pracy marzeń. Wracam do domu. Nic mnie tu nie trzyma. Nie dostałam pracy w Live Nation. Pozostali nie są zaskoczeni. Zawsze trzeba mieć plan B. Ja się uczę angielskiego od 15 lat. 2 tygodnie to stanowczo za mało. Nadzieje 2 osób z grupy spełzły na niczym. To bardzo smutne, ale takie są realia. Wracają do domu, bo nie dostali tu pracy, o jakiej marzyli. Pozostali też nie zrealizowali planów. Wiedzą także, że dla niektórych zawsze będą obcym. Moglibyście czuć się tu jak w domu? Nie można wciąż porównywać nowego miejsca z prawdziwym domem. Nie czuję się tu tak zakorzeniony jak w Polsce. Imigranci biorą najgorsze prace, których miejscowi nie chcą, bo wolą zasiłki. Już się pogodzili z tym, że bez względu na zdolności muszą zaczynać od zera. Niektórym idzie coraz lepiej. Antoni dniami i nocami jeździł rikszą i zarobił na opłacenie pierwszego semestru na Oksfordzie. To było szalone lato. Przyjechałem z Polski. Pierwszy raz zamieszkałem poza domem. Odnalazłem się tu, odłożyłem pieniądze i idę na Oksford.
To przełom. Michaela i Mario pracują, ale poniżej kwalifikacji. Pracuję w sklepie. Do tej pracy nie musiałam kończyć studiów. A jednak zarabiają na lekcji aktorstwa. Michaeli podoba się wielokulturowy świat. Na początku byłam przerażona, bo w ogóle nie spotykałam białych ludzi. Większość to muzułmanie i czarni. Nie wiedziałam, co tu robię. Ale jakimś cudem to działa i teraz jesteśmy szczęśliwi. Anna wciąż pracuje za minimalną stawkę w magazynie, ale zaczęła zaoczne studia magisterskie i wciąż uważa, że tu ma lepsze perspektywy niż w domu. Jestem optymistką i cieszę się, że wyprowadziłam się z Polski. Jestem już gdzie indziej. Tych czworo nie ma zamiaru wyjeżdżać, a w najbliższych tygodniach dolecą tysiące kolejnych. Wielka Brytania to dla nas ziemia obiecana. Inaczej by nas tu nie było. Jesteśmy gotowi do pracy i głęboko wierzę, że osiągniemy nasze cele. Niektórzy tak, ale podczas gdy oni zaczynają nowe życie, Norbert wrócił do punktu wyjścia, na Węgry. Wyjechałem pełen nadziei na nowe życie. Jestem bardzo rozczarowany. Anglia mnie zawiodła. Tekst już.